Witam serdecznie, nazywam się Michał Domaszewski, jestem specjalistą medycyny rodzinnej i dziś opowiem Wam o najgłupszych wypowiedziach celebrytów związanych z epidemią. I uwaga, zaczynamy od razu od wysokiego C. Pani Edyta Górniak według Pudelka mówiła na swoim live'ie o tym, że nie ma chorych na COVID w szpitalach, ponieważ leżą tam statyści. Oczywiście na jej niesamowity, szokujący news odpowiedział chory lekarz, który nawet zaśpiewał jej piosenkę. Jestem zwykłym tu pacjentem pośród was. Ja nie jestem statystą. To oczywiście nie koniec wypowiedzi pani Edyty. Po kontrowersyjnej wypowiedzi o tym, że nigdy w życiu nie da się zaszczepić, pani Edyta idzie krok dalej. Maseczki zaciśnięte tak mocno, w jaki sposób wszyscy tutaj afiszują, żeby to robić, są potwornie niezdrowe. Uważa, że od maseczek możemy się, uwaga, udusić. Natomiast można się udusić, można spowodować, że będzie większa wilgoć w oskrzelach. Kochana pani Edytko, to oznacza, że praktycznie cały personel z bloków operacyjnych to są ludzie, którzy chyba powinni być martwi, skoro 8-godzinna operacja wykonywana jest w maseczce. Jako lekarz brałem udział w takich operacjach na stażu podyplomowym z chirurgii i absolutnie mogę zaświadczyć, maseczki zmienia się w trakcie zabiegów i nikt nie umiera z uduszenia z lekarzy i personelu. Oczywiście takie wypowiedzi są bardzo szkodliwe, ponieważ zwróciły opinię publiczną przeciwko zabezpieczeniom. Warto zapoznać się z metaanalizą profesora Chu oraz z wieloma innymi badaniami naukowymi, zanim wypowie się takie rewelacje w internecie. Zapraszam, link jest w opisie tego filmu. Ale to nie koniec. Pani Edyta chce się podzielić z nami wiedzą medyczną, której posiada ponoć bardzo wiele. Należy dbać o witalność i zdrową krew i odporność w sposób naturalny. I robię to i mam bardzo dużą wiedzę w tym zakresie. Może po prostu wydam książkę, bo to jest tak dużo różnych ciekawych wątków. Szkoda tylko, że nie wie, gdzie jest siatkówka. Siatkówka w oku widzi. Dobrze powiedziałam, siatkówka? Siatkówka? Coś może pomyliłam. Ale to nie wszystko. Przed Państwem Wiola Kołakowska. Aktorka bardzo znana z... W sumie nie wiadomo, z czego dobrze znana, ale wypowiedziała się w sprawie pobierania przez sanepid na korytarzu w jej bloku wymazów. I pani w kombinezonie kosmonauty podała mu coś do nosa. Zagroziła oczywiście, że jeśli sanepid pojawi się znów u niej, to uwaga... I powiedziałam do pani, że jak ją tu jeszcze raz zobaczy, to ją zrzucę ze schodów i żeby przekazała sanepidowi, że jeżeli ktokolwiek wejdzie na tę klatkę, to zrzucę ich ze schodów. Tak jest, dobrze usłyszeliście. To zrzucę ich ze schodów. Pani Wiola Kołakowska zrzuci pracownika sanepidu ze schodów. Pomijam już teorie typu Bill Gates i tak dalej, które są dosyć popularne wśród polskich celebrytów. Ta celebrytka idzie o krok dalej, ponieważ chce zrobić krzywdę pracownikom sanepidu, którzy tylko i wyłącznie wykonują swoje obowiązki. Pani Wiolu, jako lekarz uważam, że powinna pani siedzieć w pierdlu. Radzę wam również wychodzić z taką inicjatywą. Wojciech Brzozowski w programie Pytanie na śniadanie dołącza do grupy sceptycznych celebrytów, ale idzie o krok dalej. Otóż lekarze są opłacani specjalnie przez firmy farmaceutyczne, żeby mówić i promować epidemię, żeby zamknąć wszystkie sklepy i możliwości zarobkowania dla biznesu. Szkarzecie? Panowie, jak tak. Pan doktor, właśnie są przyczyną tej całej sytuacji, jasne, że firmy są zamknięte, jasne. Ludzie stracą pracę, jest dramat społeczny. Sugeruje, że to wszystko przez lekarzy. Właściwie nawet nie sugeruje, mówi o tym wprost. Dla niego 350 tysięcy zgonów to przecież nic. Jeżeli 5 milionów zakażonych i 350 prawie tysięcy zgonów to jest nic, to ja się zastanawiam naprawdę. Ale na całym świecie? Na całym świecie, tak. No to chyba jest nic. Lekarz leje wodę i pewnie mu za to płacą. Teraz, nie słuchajmy ślepo tego, co mówią
państwo opłacani, tylko my dbajmy o swój interes. Tutaj nikt nikogo nie opłaca. Ale właśnie, zastanawiam się nad tym. Pozwolę odpowiedzieć panu doktorowi. Nie, no tutaj ja myślę, że się pan mocno zagalopował, bo wie pan, mnie płacą za leczenie ludzi. Tak jest, lekarze leją wodę, tak, no bo lekarze przecież na niczym się nie znają. To nie lekarze odpowiadają za chaos, lekarze tylko i wyłącznie chcą skutecznie leczyć i to jest jedyne, na czym nam zależy. Całe zabezpieczenie gospodarcze, biznesowe powinno należeć do kogo innego, a nie do lekarzy. Lekarze nie mają żadnego interesu i nigdy nie mieli w zamykaniu gospodarki. Sorry, panie Wojtku. Ślepy strzał. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, piszcie, do jakich wypowiedzi jeszcze powinienem się odnieść. Zapraszam na moje media społecznościowe, zapraszam na mój Instagram, Michał Podłoga Domaszewski. Krytykujcie, chwalcie, absolutnie dyskusja jest dopuszczalna. Wszystkim życzę zdrówka i obyście nigdy nie zachorowali na COVID. Miłego dnia.